co tydzień w innym pięknym drewnianym kościółku, cerkiewce, zabytku możecie Państwo słuchać niezwykłych dźwięków muzyki. A dzisiaj jesteśmy w ziemi świętych i błogosławionych i w ziemi przepięknych kościołów. W tamtym roku mogliśmy się cieszyć koncertem fortepianowym, bo był to rok chopinowski. Dzisiaj cieszymy się, że będzie koncert nowego gatunku muzycznego, nowego w takim znaczeniu, że na szlaku architektury drewnianej. Ja jestem określonym muzykiem jazzowym, stricte jazzowym. Kocham jazz, ale kocham wszystkie gatunki muzyczne. Jeśli mam ochotę, to staram się je grać. Jeśli to wychodzi, to znaczy, że zrobię to z przekonaniem. Koncert magiczny, zupełnie wspaniała, natchniona publiczność. Miejsce jest magiczne, więc trudno było tutaj, trzeba by się bardzo starać, żeby koncert nie wyszedł. Także bardzo się cieszę, że koncert wyszedł. No, atmosfera była sprzyjająca. Ja się starałem też jak najlepiej i wydaje mi się, że z tą wspaniałą publicznością razem udało się stworzyć wyjątkowy koncert. Inspirują mnie takie sytuacje jak ta właśnie, jak jest pozytywny przekaz, jak jest jakaś magia w powietrzu i ludzie są zaangażowani w to, co słuchamy, to daje interakcję z naszej strony i to jest wielka inspiracja. W repertuarze dzisiejszego koncertu było wiele przepracowanych na jazz utworów, między innymi Kiedy ranne wstają zorze. To był taki akcent zgodny z miejscem i z całą atmosferą tego koncertu, a poza tym my to często grywamy, bo to jest wspaniały song, który zgadza się z naszymi przekonaniami. Jesteśmy ludźmi wychowanymi w wierze i manifestujemy to w taki sposób. Może nie jest to manifestacja jakaś bardzo nachalna, wydaje mi się, że jest subtelna, ale dobitna.